Szanowni Państwo, wznawiam obrady 47. sesji Rady Miejskiej. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu. Pan Marek rozumie, że zakończył swoje pytania, także dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma odnośnie do punktu drugiego jakieś zapytania? Ja chciałam dopytać o rozdział 7005. Konkretnie chodzi o wpływ ze sprzedaży 5 udziałów przy ulicy Stodzyny, 715 tysięcy. Ja tu rzuciłam hasło, nie wiem, czy pan sekretarz podzielił jakieś informacje? Proszę bardzo, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo, opowiem w ten sposób. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć do złotówki, ale przyjęta jest, to jest suma 5 udziałów, które są udziały tej podprzeszą zawodowe, uzbrojone i w ten sposób zostały oszacowane po ponad 100 tysięcy za każdą działkę. No 123 tysiące wychodzi. No. Ale tym praktykiem do działki. No tak, to jest to trochę mniejsza, ale jeżeli pani życzyłaby sobie w szczegółach, to dobrze proszę, że tak powiem, nie przychodzi, żebyśmy one... Ale ja wybierałem się tutaj na sesję, zajrzałam do referatu i uzyskałam, referatu komunalnego i uzyskałam informację, że są 3 działki do sprzedaży. Jeżeli chodzi o operaty szacunkowe 2020 roku i 2021, to te wartości tych działek kształtują się na poziomie 60 kilka tysięcy, druga 50. Ale chodzi o liczbę. Prawda, pani Agnieszko, pani była ze mną akurat przy tej okazji. 3 działki, a tutaj mamy 5. Szanowni Państwo, mogę tylko dołożyć do tego, czy Pani dobrze podała, Panie, Szanowni Państwo, czy Pani w referacie podała dobrą, prawidłową informację? Tak, ja nie wiem. Ja tak? Tak. Jesteście przekonani? Znaczy, no my przekazujemy te informacje. Ja rozumiem, tak, tylko jeżeli występuje problem, konflikt, to należy to wyjaśnić w sposób normalny. Okej, ale jeszcze porzuciłam tu hasło, tam sekretarz odnotował. Oczywiście, także ja bym proponował to odnotować, bo to nie jest temat do wyjaśnienia już, a... Teraz. Proszę Państwa, procedujemy punkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023. Proszę Panie Marku o pytanie. Po 123, przepraszam. Po 123 jest wycena otrzymana do budżetu od działu od referatu gospodarki komunalnej. Ale ile tych działek jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jest dobrze. Akurat może nie było pani Indy, może. Ale tam, też tak to tłumaczę, że być może, że tam. Ale to musimy to zawiesić. Proszę bardzo, pytanie było. Panie przewodniczący, pytanie ma wyglądać tak, bo właśnie niewykorzystanych pieniędzy. Mówię kwota 2,5 miliona, tak? Tak. Gdzie te pieniądze są? Na lokacie. No i panie przewodniczący. Banku, no. Banku. I teraz tak. Mamy inwestycje, planujemy. Będę tutaj. Ale są w banku, sprawdził pan? No pani nie, kadi. No dobrze, panie. Ale to możemy podejść i sprawdzić. Planujemy inwestycje. Będę nudny w tym momencie. 2 miliony 100 tysięcy. Nie wiadomo, nie wskazujemy źródła finansowania, a jednocześnie trzymamy na lokacie pieniądze. To dla mnie jest jakiś niezrozumiałe. Nie wprowadzanie tych pieniędzy do budżetu, a zakładam, że budżet jest, projekt budżetu jest realny. Czyli mamy ten budżet jakby na cały rok. Czyli 2,5 miliona to są takie wolne środki, które powinni, planując inwestycje, można to wskazać jako źródło finansowania. I no. Dlaczego się tego nie robi? Mogę? Proszę bardzo, panie. Te 2 miliony 888, które dostaliśmy w tamtym roku, dostaliśmy po to, żeby zabezpieczyć środki nie tylko na tamten rok, ale i na ten i jeszcze na przyszłe lata. I nie wskazuje się konkretnie, że to są środki na inwestycje, tylko na zadania bieżące. Dlatego te pieniądze postanowiliśmy wspólnie z państwem rozdzielić, znaczy zostawić tak na wszelki wypadek na jakieś tam dofinansowanie czy coś. Nie powiedziane jest na to. Wiemy, że z tych pieniędzy już będzie dofinansowana dopłata do śmieci, tak?
Już Państwo radni na jakiejś komisji tam dzielili te pieniądze też. Ja rozumiem, ale moim zdaniem no, powinno się jednak to wprowadzić do budżetu. Będzie. W całości. Bo w tym momencie to pieniędzy nie widzimy. Tak, pieniądze zostaną wprowadzone, wszystkie pieniądze, jakie zostały na koncie, zostaną wprowadzone po bilansie. Do końca kwietnia. Ale z praktyki kolega radny wie, że budżet to jest huśtawka, która na każdej sesji jest rozbujana i jest do ogarnięcia w taki czy w inny sposób. Pozytywnie lub niezadowolonym też może być radny, ale bądźmy dobrej myśli, że wszystkie pieniądze, w miarę możliwości, przy oczywiście odpowiednim nadzorze z rady, będą zagospodarowane i wydane słusznie z określonym projektem. No, na tą chwilę ja rozumiem, że to jest taki żelazny budżet, który w tej chwili no, jest jakieś tam parę złotych, które będzie zagospodarowane w odpowiednim czasie. No bo inaczej tego nie można. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ja mam w tej chwili teraz pytanie do poszczególnych komisji odnośnie opiniowania punktu drugiego, podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Komisja rewizyjna. Po przeprowadzeniu głosowania komisja pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Komisja budżetu rozwoju gospodarczego. Dziękuję bardzo. Komisja oświaty, kultury, sportu. Nie zajęła stanowiska. To znaczy w sensie... Nie było przeprowadzonego głosowania. A, nie odbyło się posiedzenie komisji. Nie, posiedzenie się odbyło. Ale nie było głosowania. No. No to przewodniczący nie zapilnował formalności posiedzenia komisji w takim razie. Tak to powtarzam, nie było głosowania. A kto prowadzi obrady komisji? Przewodniczący. No i to niczemu nie... To teraz nie należy się wytłumaczyć. Dlaczego nie zostało przeprowadzone głosowanie? Wie pan, panie przewodniczący, wydaje mi się, że główną rolę tu ma komisja budżetowa, a komisja komunalna jakby no, nie jest właściwa do... Ale statut jest od jednego i tego samego zadania, który określa prawa i obowiązki. Ponadto nie było wszystkich członków komisji, także uznałem, że... Było kworum, bo ja byłem na tej komisji. Panie przewodniczący. Ale głosowanie nie było przeprowadzone. Bo tak pan po prostu nie przeprowadził głosowania, tylko i wyłącznie z własnej woli, tak? Nie przeprowadził pan głosowania, żeby to wypadło tak, a nie inaczej. No jak to inaczej rozumiem? Ja się przyglądałem. Panie przewodniczący, gdyby było głosowanie, podejrzewam. Nie ma podejrzewam, chodzi o to, że nie dopełniliście formalności. Nie, ja tego tak nie uważam. Według wymogów statutu. Nie przeprowadziłem głosowania, nie mam więcej do dodania. Czyli działacie w tym momencie jakby na szkodę, jeżeli chodzi o budżet, o przyjęcie budżetu. Działacie ja bym tego tak nie powiedział. Ale ja tak mam prawo powiedzieć. Oczywiście ma pan prawo do swojej opinii. Ja mam odmienną opinię. No to dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że suweren to rozstrzygnie. Proszę bardzo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła, akceptuje ten budżet, który został przedstawiony. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że decyzję podejmuje każdy indywidualnie w kwestii budżetu i uważam, że takie dyskusje nie powinny być miejsca. Dziękuję. To opinia komisji. Tu nic o nic więcej nie chodzi. O opinię komisji. Panie przewodniczący, wyraził pan swoją opinię. Dziękuję bardzo. Zatem, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Jeszcze mam pytanie, Panie Przewodniczący, mogę? Proszę bardzo. Czy wcześniej inne projekty uchwał też były opiniowane przez komisję? Proszę Pani, ja odnośnie budżetu mam tylko i wyłącznie w tym momencie odnośnie budżetu takie, a nie inne wymogi i uważam, że robię to prawnie. A Panie Przewodniczący, w porządku obrad nie ma wystąpień komisji. A to nie musi być w porządku obrad, to nie musi być. A bywały. I taką dobrą praktyką było to, żeby komisje się wypowiadały. Proszę wniosek formalny, proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Nie może.
Stwierdzam, iż udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. 10 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymały się. Stwierdzam, iż przy 10 głosach za uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Stwierdzam, iż udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad trybu udzielenia dotacji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, cytuję, posiłek, żywność, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę, czy są jakieś cytaty? Proszę bardzo, panie sekretarzu, czy zechciałby pan... Panie Przewodniczący, Petr Formalny, bardzo prosiłbym o chwilę przerwy, bo mamy problemy techniczne. A, w takim razie ogłaszam 5 minut przerwy.